Cześć, widzowie, w kolejnym odcinku. No tu babę pomocną, danej do trzymania. Dzisiaj będziemy wymieniać amortyzator tył oraz klocki hamulcowe również na tył. O, super się skacze, z amortyzator z tyłu wylany. To jest wszystko, co chciałem wam zaprezentować. Biorę się za rozbieranie. Mamy tu klucze, bardzo potrzebne do naszych działań. Mamy tu klucz 13, oczkową bez oczka. Niestety jest nam potrzebna płaska 14. Płaska 14 powinna znajdować się w tym miejscu. Rzeczy niestety tutaj nie ma. Płaską 14 zatem znajdziemy w szkole podstawowej numer 3. To nie ten dźwięk. Słabym operatorem. Masz pozwolenie na operatora koparki? Tak, mam. A co, chcesz się ze mną karmić koparką? Mamy nowy amortyzator. Jest porównanie starego i nowego. Są w sumie takie same. Trzymaj, teraz będziemy kamerowywać, gdyż dziś będziemy zmieniać klocki. Pierwsza jazda. Jak się czujesz z tym faktem, że zaraz sobie pojedziesz? Bardzo źle. Bardzo źle się z tym czuję, bo nie miałam styczności nigdy. No dobra, ale samochodem jedziesz. No tak. No to co, w czym masz problem? No to po prostu. Tu masz tylko sprzęgło w ręce, nie? No mam gaz tu sprzęgło. Masz tam. Tak, tu mam gaz. Hamulec masz tu, w nodze. Dzięki. A ten, ten? To jest przednik. No dobra. No i tu masz dźwignię, nie? Kopiesz, tylko jak kopiesz, to od razu nogę musisz zabrać, bo oddaję. To mi nie wyjdzie, na pewno mi to nie wyjdzie. No spróbuj, spróbuj. Jedynka, to powinien być sprawny. Jak chcesz się zatrzymać, to sprzęgło na maksa i to było. Udusiłam dziada. To nie jest dobry pomysł na placu próbować. To nie jest dobry pomysł, bo cały to teraz dopiero wszystkie wokoło. The next day. Dzisiaj jestem z moją dziewczyną i ona będzie się uczyć jeździć na pitbike'u. Wszystkie rzeczy niezbędne do tego zostały tutaj przygotowane. Mamy tutaj kask, mamy tutaj ochraniacze na kolana, mamy tutaj plecak, mamy też wodę, sok, których i tak nie weźmiemy. Chodź, idziemy szybko, bo nie mamy dużo czasu. Plan jest taki, żeby wyruszyć gdzieś w tamte krzaki. Tutaj przejdziemy nielegalnie przez ulicę. Let's go! Jedynka, wbijaj. Nie poszło. Tego przednie hamulec. Jezus, nie strasz mnie, Bartek, naprawdę. Zaczynamy dobre reakcje. To znaczy? Jak nie mówię hamuj, to hamuj. Ale nie na ostro, to tak jest. Niby tutaj? No. Matko Boska. Ja się śmieję do czasu, a potem będę płakać. Ale romantycznie. Chłopie, ty jedziesz. I na mnie posiony. Witam was, moi drodzy, w kolejnym dniu jazdy. Wczoraj niestety
było już za późno, mieliśmy miejscówkę na placu, dzisiaj już jesteśmy w szczerym polu, tutaj gdzie nas nie widać ani nie słychać. Jak się z tym czujesz, że będziesz w końcu ruszysz dalej niż 3 metry? Bardzo dobrze, aczkolwiek dalej się stresuję. Wczoraj ogarnęłaś wszystko, pamiętasz to jak? Dajesz na luz, sprawdzasz czy jest luz, dajesz na luz. Jest luz, super elegancko, jest luz. Teraz co ci zostaje, to kopnąć tak, żeby ci nogi nie urwało. Masz sobie radę? Nie. Teraz twoim mitem będzie ruszyć. Trochę więcej gazu. Tego gazu to ja się boję. Nie bój. Możesz sobie pogazować tak chwilkę na luzie. Na luzie! Ale jest luz wrzucony. Ale na zapalonym silniku. I powiem tak, jak mi pomówiono na pierwszej mojej jeździe autem. Siadaj do auta, odpal auto, pogazuj sobie i jedziemy na miasto. Dobra, odpalę jeszcze raz. O, teraz za dobrze. Z całej pary teraz, bo masz... O! Ja się boję tego gazu. Ja nie chcę! Coś nie dać, potrafię! Ja nie chcę! Jak na pierwszy raz, to idzie i dobrze. No w sumie sprzęgło ogarnia, bo jeździła autem. Jak się zatrzymuje, to wciska. No i to jest taki plus, nie? Ale widzę, że jej nadal ten gaz problemy daje. O nie, puściłam sprzęgło, to najgorzej co mogłam zrobić. To był błąd. Ale to było z przypadku, przepraszam, wybaczcie mi to. Daj mu gazu więcej! Pierwsza jazda jest zajebiście, już sobie gazu garnęła. Już się nie boi dawać, już puste. Już się mu nie boi dawać. O no! Dowie, to jest... O! Co się w tym momencie odwaliło? Udusiłam dziada! Trzeba sobie radzić, w terenie nie ma łatwo. Fajnie się nie jeździ. Wiem, ale nie wiem co ja widziałem. Tam odwaliłam. Dałaś gazu na wyboju. No. Na koło. Uczymy się wbijać dwójkę? Jezus Maria, tylko nie to. Ja przysięgam, ja dzisiaj będę tą trawę wąchała. Może ruszanie z dwójki po prostu. Też jest z dwójki. Nie będziesz musiała przebijać biegów, tylko ruszysz z dwójki. Bierzemy się za to. Będziemy ruszać z dwójki, żebyś... No, będzie ci łatwiej po prostu, nie? No i oddało mi to, jak odbiłeś. Widzisz? Lubi oddać. No, ja już siły nie mam. A no tak, przepraszam. A, no fajnie Bartuś, dzięki. Jaki ty jesteś kochany i pomocny. Pięknie. Dwa razy w górę. Raz. I dwa. Chcesz dać więcej gazu, bo dwójki tobie. Powolutki. No, okej. Okay. Ja chciałem spać. To nieźle. Ja pierdolę. Ja mu gaz, a on zgas. O kur...
Nie no, powiem tak, fajnie jest, tylko... To jest taki teren. To jest takie... Okej, to ja jadę, pa! Pa! Aha. Przejechałem się teraz i tu naprawdę jest teren tragiczny, jest tu wertep za wertepem, ja się dziwiłem czego tutaj tak słabo idzie. Nie no, żartuję przecież, jak na pierwszy raz to ciszu bardzo dobrze. Jeśli dacie więcej odcinków, dajcie znać w komentarzu, a wybierzemy inny teren. Łatwiejszy. A po tym łatwiejszym spróbujemy czegoś bardziej terenowego. Jedziemy. Jedziemy. Ty kierujesz dzisiaj, powiedz jak wrażenie. Czy umiesz jeździć? Nie umiem jeździć, ale jeździ się bardzo przyjemnie i fajnie. Zwróćcie jak na pierwszy raz i patrząc się na to, że ja nigdy nie miałam z tym styczności, to jest chyba dobrze. Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzu, czy jest dobrze, czy jest źle. Tego typu będzie, trzymajcie się. Siemanko!